Nazywam się Iwona Bigos, jestem dyrektorem Gdańskiej Galerii Miejskiej. To jest galeria pokazująca sztukę współczesną. Organizowałam wystawy, festiwale, koncerty. Pracowałam w muzeach. Próbuję wprowadzić te trzy galerie, które powstają, nadać im po prostu dobry kierunek i pracujemy nad tym, żebym ja miała w końcu odpowiednią ilość współpracowników. Bardzo mi się podoba wystawa pani Angeliki Wojtuch i Ani Fusbach. Może nie sama wystawa, tylko same współdziałanie artystek. Mnie interesuje w ogóle taka relacja międzyludzka, która powstaje w tym momencie, kiedy dwóch artystów z różnych krajów, dwóch albo czterech, czy może pięciu, zaczyna ze sobą współpracować i to, co z tego wychodzi później na końcu. No, mamy spore plany, jako że otwieramy teraz trzecią galerię, więc wystaw będzie w tym roku, jeśli się nie mylę, 18 takich, które są już zaplanowane. Do tego na pewno dojdzie jeszcze coś po drodze innego. To będą zarówno wystawy indywidualne artystów z Gdańska, jak także z artystów z zagranicy, a oprócz tego robię jedną wystawę w Berlinie, czyli galeria wychodzi na zewnątrz. Jestem Sławek i jako Ravel generalnie kleję bity i rysuję i razem nazywam to Beats and Cookies, taki projekt rysunkowo-muzyczny. Generalnie hip-hop to strasznie szerokie pojęcie jak dla mnie. Ja jestem fanem, bo w pewnym sensie go tworzę, ale myślę, że to, co robię, jest jakąś tam... jest hip-hopowe, powiedzmy, ale mam nadzieję, że w dobrym znaczeniu, a nie takim, jak często w Polsce się ocenia, dosyć negatywnie. W sumie po prostu robię to, co lubię i mam nadzieję, że ja będę z tego zadowolony i ktoś znajdzie się, komu też się to podoba, a w zasadzie nie ma to przekazu. A jeśli ma, to nie planuję zupełnie tego przekazu. Więc jeśli ktoś coś czyta, to fajnie, a jak nie, to też fajnie. Jak ktoś chce robić muzykę, to niech po prostu się tym zajmie i tylko tyle. Niech próbuje jak najwięcej rzeczy, szuka, czyta i gra. Tylko tyle mogę powiedzieć.